Witajcie na kanale Nagadaj.skąd.pl. Kochani, dzisiaj ze mną jest kto? Nadia. I dzisiaj mamy dla Was całą naszą kolekcję Toy Story. Będzie super, bo mamy, uwaga, mówiącego Baza Astrala, ale on potrafi coś jeszcze. Ci, którzy będą oglądać dokładnie, niech koniecznie piszą w komentarzu, co jeszcze potrafi zrobić dziś Baz Astral. To się okaże za chwilkę. Mamy tu naszych oczywiście ulubionych bohaterów, więc kciuki w górę, jak lubicie Toy Story i zaczynamy! Dzisiaj kilku, więc nie bądźcie zdziwieni, ale ten, uwaga, potrafi mówić. Zobaczmy, co nam powie. No teraz nic nie powiedział, tylko dzwonił. Dajmy mu drugą szansę. Przygotuj się na przygodę ze strażnikiem kosmosu. O rany, trochę nas przestraszył. Przygotować się do hibernacji. Przygotować się do hibernacji. Na koniec świata i jeszcze dalej. O, to wszyscy znają, na koniec świata i jeszcze dalej, no nie, Nadia? No Nadia, widać od razu, że super zna, pamięta wszystko. Mam laser i nie zawaham się go użyć. Pełna moc lasera. To tajna misja w niezbadanej przestrzeni. Ruszamy. Witaj. Tutaj mamy kolejnego bohatera. Tym razem jest to kto? Kto to, Nadia? Chudy. Chudy, no pewnie, że tak, chudy. I chudy, zobaczcie, też potrafi mówić. Uwaga! Dobra, w porządku, dość już tego. trochę rzeczywiście śmiesznie brzmi. W porządku, dobra, przepraszam. Ciągle przepraszam. Co? Nie idź jeszcze. Operacja ratunkowa. Wąż mi wlazł do bota. Hej! Trzymaj się, mały. Mamy Nadia, co? Kto to był? Cienki. Cienki, właśnie. A Cienki co potrafi robić, co? Co Cienki robi? On się, uwaga, rozciąga! Taki jest fajny, nie? Nadia, dasz radę go rozciągnąć tak na maksa? No, super! Teraz to widać różnicę. I tak się nagle skurczy. O, może nawet gonić ogon! A tu mamy oczywiście naszą Jessie. Spójrzcie, jaka fajna. Mamy dla niej kapelusz? Tak. No mamy, pewnie. Bez kapelusza to już by nie wyglądała jak ona. To zakładaj Nadia kapelusz, Jessie. Oho! Zobacz, jaka jest przygotowana normalnie. Na przygodę! Woo! No! Uwaga, zobaczcie, Jessie usiądzie sobie na Mustangu. I tadam! Proszę bardzo, może ruszać w drogę. Jej! Zgubiła kapelusz po drodze. O nie, Nadia, łap go, szybko. Następny pasażer, pastereczka. Zobaczcie, dziewczyny jadą prosto przed siebie. O nie, wypadek na drodze. Słuchajcie, dobra, jeszcze raz, dajmy im szansę. Okej, jadą. Teraz uwaga, czas na główny punkt programu, czyli przed nami interaktywny, mówiący Baz Astral. Ale, tak jak mówiłyśmy już Wam z Nadią, on nie tylko mówi. Co on jeszcze robi? Jak oglądacie uważnie, to piszcie w komentarzu. Otwieramy, słuchajcie, największa niespodzianka, czyli nasz superowy Baz Astral. Słuchajcie, on tu jest trochę mocno zamknięty, ale spoko, damy radę, otworzymy go za chwilkę. I zobaczymy, na co go stać. Uwaga. Dobra. Otwieramy. Uwaga, Nadia, na paluszki. Dobra. Jest. I wyjmujemy naszego Baza Astrala, no. Dawaj, wyciągaj go. No. Jest. Super. Ekstra. Dobra, musimy go teraz tu odciąć, uwolnić z pudełeczka.
Jej! Dasz radę go wyjąć? Nie. Nie? Jeszcze nie? Patrzcie, nasz was astral jest gotowy na przygodę. Więc co? Uruchamiamy go. Tu mamy, zobaczcie. Słyszeliście te dźwięki? Uwaga! Nie daj strażniku przestrzeni. Mamy misję. Mamy misję. Masz astral, ruszę na ratunek. On strzela! Patrzcie na to! Ale czad. Pora rozpocząć operację ratunkową. Ruszamy. I? Musimy znaleźć naszych przyjaciół. Chodzi! Strzela i chodzi! Zbliżam się do celu. Ale czadowo. To miejsce jest interesujące. Misja, znaleźć chorego. Trzeba zbadać okolice. Ostrożnie, niebezpieczeństwo może czekać wszędzie. Była oczywiście tam dodatkowo, trzeba było ją tylko wyjąć. Brakuje mu jeszcze ogon. No, wczepiony, superowo, dobra, zobaczcie, ma ruchomy ogon, no nie? Zobaczcie, jak może kręci się nim, fajnie. Tu ma takie malutkie łapki. I tu ma olbrzymie łapy, żeby się poruszać. Ustawmy wszystkich naszych bohaterów, słuchajcie, wszystkich, których tu mamy. Oho, dobra, jest i nasz chudy, on się tu ładnie nam trzyma. I teraz zobaczcie, zrobimy sobie spacer naszego baza astrala wzdłuż wszystkich, tak obok, dobra. Ach, jeszcze mamy pastereczkę. Nie wiem, co prawda, to ona nam się tu tak, wiecie, da radę. O, trzyma się! Dobra. I nasz baz astral, słuchajcie, rusza! Pora na spacer, no! Ruszamy! Witaj, strażniku przestrzeni. Mamy misję. Baza astral rusza na ratunek. Ale idzie. Sprawdzam systemy. Widzę, ktoś szedł do tego? Tu jest! Patrzcie, tu jest! Wesołe miasteczko. Uruchomić laser. Rozkładanie skrzydeł. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że każdy z was oglądał go dość uważnie, że każdy wtedy już wie, co oprócz mówienia potrafi także robić nasz bas astral. Także kochani, jak wam się podobało, zostawiajcie
kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!